Panie Przewodniczący, szykujemy dużą zmianę kodeksu wyborczego. Najważniejsze zmiany, jakie są w tym projekcie? Tak, rzeczywiście to w ogóle powstaje kodeks wyborczy, długo oczekiwany przez środowiska polityczne, jak i organizacje pozarządowe. Jest to dokument, który unifikuje prawo wyborcze wspólne dla poszczególnych 6 ordynacji wyborczych, czyli do Sejmu, Senatu, Parlamentu Europejskiego, wyborze prezydenta, do organów stanowiących i wyborów bezpośrednich wójtów, burmistrzów i prezydentów. Także wprowadzamy jednomandatowe okręgi wyborcze na nasz wniosek Komisji Nadzwyczajnej do Senatu i do gmin do 40 tysięcy mieszkańców. Jest to pierwszy mały krok, ale myślę, że nam nie starczy nadal determinacji, żeby wprowadzić jednomandatowe okręgi wyborcze do Sejmu i dalej do innych poziomów samorządu terytorialnego. To jest jeden z głównych naszych punktów programu. No, ważna rzecz, głosowanie korespondencyjne dla obywateli polskich przebywających za granicą. Bardzo duże ułatwienie. Zresztą będziemy pracować w tej komisji nadzwyczajnej także nad głosowaniem korespondencyjnym dla wszystkich mieszkańców, nie tylko przebywających za granicą, ale także obywateli polskich zamieszkałych na terenie Rzeczypospolitej. Myślę, że to będzie bardzo duży krok w celu poprawienia frekwencji wyborczej. To jest niezmiernie ważne. Pełnomocnik wyborczy, czyli dla osób niepełnosprawnych we wszystkich ordynacjach wyborczych, dla osób niepełnosprawnych powyżej 75 roku życia. Na razie to zafunkcjonowało tylko w wyborach do Parlamentu Europejskiego i wyborach prezydenckich. Teraz będzie we wszystkich ordynacjach wyborczych. Pracujemy także nad asystentem, gdzie osoba niepełnosprawna czy też niewidoma, głuchoniema może przyjść z asystentem, który odda za nią głos. Głosowanie korespondencyjne także dla osób niepełnosprawnych, głosowanie w systemie Braille'a, na kartkach wydrukowanych w systemie Braille'a. To jest przełomowe rzeczy, które się będą działy. Ten kodeks także wprowadza kwestię transparentności w celu finansowania kampanii wyborczych, takich zachowań antykorupcyjnych, korupcyjnych, aby spowodować takie mechanizmy, aby rzeczywiście stało się to minimalne, jeżeli chodzi o sprawozdania, wydatkowanie pieniędzy z funduszu wyborczego. Ważne jest także, że wprowadzamy informowanie obywateli, czyli potencjalnych wyborców o lokalu wyborczym, sposobie głosowania, jakie to głosowanie i godzinę głosowania, co jest niezmiernie ważne. Każdy ma oczywiście potencjalny obowiązek czy możliwość pójścia do wyborów, ale jeżeli ktoś dostanie zawiadomienie o tym, że ma możliwość głosowania, to wydaje się, że to działa psychicznie, psychologicznie dobrze. To znaczy powoduje to, że ktoś taki przypomni sobie o tym, że są wybory, a nam zależy przecież na frekwencji. Jesteśmy w ogonie, jeżeli chodzi o kraje europejskie, o poziom frekwencji w wyborach europejskich. Który z parlamentarzystów nie chciałby mieć silniejszego mandatu w wyższej frekwencji wyborczej? To są te podstawowe takie zmiany, które są niezmiernie ważne. No, jeszcze taką zmianą, że jest możliwość zarządzenia dwudniowego głosowania przez organ, który ogłasza wybory i na ten moment jest od 6 do 20 możliwość głosowania, czy to jednodniowego, czy dwudniowego, ale będzie też, jest zgłoszona poprawka, żeby to może być od 7 do 21. Być może ten kompromisowy zapis będzie najlepszy, czyli od 7 do 21, czy jednodniowe, czy dwudniowe. A internet, czy ta możliwość głosowania w ten sposób w ogóle pojawiła się we wnioskach? Niestety nie. Moim zdaniem pracuje na tym MSWiA, przynajmniej było w trakcie pewnych prac. Pracują także organizacje pozarządowe. Nadal Platforma Obywatelska uważa, że internet powinien być w najbliższym czasie także elementem poszerzającym katalog możliwości głosowania, ale tutaj jest ważne, aby system był tajny, szczelny i bezpośrednie głosowanie, a jednocześnie trzeba przewidzieć różnego rodzaju elementy, które mogą dawać pretekst krytykom tego głosowania przez internet do tego, że nie jest przygotowany, źle jest przygotowany, że jest nieszczelny, niezbyt tajny. W związku z tym myślę, że instytucje już specjalistyczne, rządowe pracują nad tym i wtedy, jeżeli taki proces się pojawi, czy projekt rządowy, czy też projekt poselski, ale będzie już faktycznie przygotowany, to stanie się po prostu elementem kodeksu wyborczego. Tutaj jest pełna determinacja, tylko musimy mieć dobrze przygotowany projekt.